Siemanko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Witam. Tutaj po raz kolejny z wami Adi. Po raz kolejny zaszturmujemy Zatokę Omańską jako snajper. Jest to już drugi odcinek o losach snajpera Adiego. Obiecałem go wam bodajże przedwczoraj w swoim filmiku. A więc tak, SKS w rękę. Jakaś fajna luneta i do boju, panowie. Musimy kogoś zniszczyć, musimy kogoś zastrzelić, odszczelić komuś łeb. Postaram się dzisiaj pobić jakiś rekord odległości w headshotach. Mam nadzieję, że się uda. Pokręcę się tutaj. Jest to chyba ten Fort Weteranów. Tak chyba się nazywa to miejsce. Kiedyś bardzo lubiłem się tutaj gdzieś zaszyć i walić do nadchodzących przeciwników. Jako, że dalej jest olimpiada, nawiążę do niej od razu na starcie swojej, że tak powiem, nawijeczki. O, wyruszył tam jakiś wóz pancerny. Dzisiaj rano już nasze kajakareczki zdobyły brązowy medal. Dwójka kajakowa. Wiem, że startował także nasz zawodnik w taekwondo, jednakże nic on nie wywalczył, nic on nie uzyskał. Wielka szkoda, ponieważ bardzo lubię sporty walki, jestem ich ogromnym fanem. Jednakże, jak wiecie, wczoraj polskie zapaśniczki zmagały się na arenach olimpijskich. Też niestety im nic nie wyszło. Jedna z naszych zawodniczek, patrzcie, nie umiem do niego trafić. No jest. Jedna z naszych zawodniczek przegrała w walce o brązowy medal. Szkoda. Z Rosjanką. De facto Rosjanka wyglądała jak potężny facet. Wyglądała jak taki typowy rosyjski Iwan Stajgi. Bez obrazy oczywiście. Dzisiaj wyczytałem bodajże u Orwella. Powiedział on takie słowa, że najszybszym sposobem na zakończenie wojny jest jej przegranie. Jednak my tej zasady tutaj nie będziemy wprowadzać w życie. Postaramy się tutaj tą rundę, ten pewien etap wojny wygrać. Bo w Battlefieldzie chodzi o to, by jak najwięcej osób ubić. O Jezus, zabijemy jak nic, już jestem spięty. Wiem, że on... No właśnie. Biegnie po tych schodkach i mnie ubije jak psa. Snułem do was swoje rozważania wojenne. I że tak powiem, za bardzo się rozluzowałem. A w momencie, gdy miałem być luźny, nagle z kolei się za bardzo spiąłem. No takie pokrętne rozumowanie. Oj, jest, zabiłem następnego. Chociaż powiem wam szczerze, nieźle nadszarpnął mi ten typ zdrowia. Dzisiaj, tak jak obiecałem, obiecałem, ale nie zrobiłem tego. Chciałem nagrać jakiś film dla młodszej publiczności, komentować go jak bajeczkę. Oczywiście niezależnie od serii Battlefield, ponieważ tą będę ciągle kontynuował. Bo to jest moja ulubiona gra. Chciałem nagrać film dla młodszej publiczności. Jednakże mój fraps nie przechwytuje mi tej gry, którą wczoraj zakupiłem specjalnie do tego celu. I nie wiem, co teraz robić. Może wy w komentarzach polecicie mi jakiś inne oprogramowanie. Co to? Wtargnął, tu jeszcze nie umiał mnie ubić. Może wy mi w komentarzach polecicie jakieś inne ciekawe oprogramowanie, które po prostu przechwyci wszystko. Bo fraps z moją grą po prostu nie daje rady. Nawet nie pokazuje po prostu... Ups. Ile klatek na sekundę robi ta gra? Nic. Po prostu nie czuję jej fraps. Szkoda. Zaczaiłem się tutaj na tym daszku. Chciałem powiedzieć, że sobie bezpiecznie tutaj strzelam do wszystkich, a akurat mnie jakiś ziombel zaszedł i rozpłatał moją łepetynę.
Jak arbuza. Rozpłatał moją łepetynę jak burnejka arbuza. Może widzieliście, jak burnejka ze swoich sławetnych, śmiesznych obrotówek rozwala powieszone na lince arbuzy. Ciekawe to było widowisko. O, ale piękny widok. Muszę dla was nagrać, może dzisiaj jak się uda, jakąś rundkę, w której będę śmigał sobie czołgiem. Dawno nie jeździłem w Battlefieldzie czołgiem. Oj. I chciałbym to znowu zrobić. Jakąś fajną mapę dużą muszę dorwać, gdzie będzie można sobie poprowadzić spokojnie czołg. O, tego ubiję. Poczekajcie. Poczekajcie, no gdzie on mi się tam zaczaił. O, naszemu podciął gardzioł. Ale pomściłem go. Szkoda, że szybciej nie wykonałem serii strzałów, bo wtedy mój przyjaciel by jeszcze sobie żył. O Jezus, chyba przypierdolili za przeproszeniem z czołgu z grubej rury. Oj, oni wiedzą, że tu jestem. Oj, mam nadzieję, że... O, jest tam jakiś ziemowit. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś wykaraskać tutaj z tego architektonicznego cacka. Z każdej strony do mnie walą. Z każdej strony do mnie napier. Nie będę już używał więcej wulgaryzmów w tym filmiku. Po prostu strzelają do mnie z każdej strony, rzucają granaty, walą z czołgu. Odłamkowymi. Chyba zaraz popełnię rytualne samobójstwo. Czołgam się tam do tego... do tej krawędzi. O, mam go. Jezu, ale mam splita. Ręka mi się trzęsła na myszce. O, by za filar się schować. No. Ręka mi się trzęsła na myszce okrutnie. Trafię go czy nie? No, nie. On mnie trafił. Żenada. Musiałem dostać prosto w swój czajniczek. Kurczę, zapowiada się króciutka runda. Ale to jak się uda, wrzucę wam dzisiaj jakiś kolejny odcinek. W końcu wypogadza się u mnie, bo normalnie było strasznie pochmurno od samego rana. Aha, i z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich hejterów, którzy dzisiaj w nocy nawalili mi łapki w dół. Pozdrawiam was. Wiem, że to robota pewnie jednej góra dwóch osób, bo wszystko to się stało mniej więcej w tym samym odstępie czasu. Także podejrzewam, ktoś tam ma może na YouTubie więcej kont albo coś takiego i walił mi łapki w dół, aż trzeszczało. Mam nadzieję, że moi widzowie dadzą troszeczkę łapek w górę, by to jakoś zrównoważyć. Tak, mój zespół przegrał, no ale globalnie zabiłem 7, zginąłem tylko 3 razy, więc nie była to tragiczna walka z mojej strony. Jestem chorążym drugiego stopnia. Wyeliminowałem jakąś drużynę. Dostałem punkty za karabin snajperski. Także luz bluz. Jestem, jak widzicie, człowiekiem orkiestrą. Dobra, to chyba tyle. Serdecznie chciałem wam podziękować za to, że byliście ze mną kolejny raz. Że oglądaliście ten odcinek. Postaram się dla was przygotować coś specjalnego. Jakiś fajny odcinek, na przykład jazdy czołgiem, na przykład z Mr. Nine. Także będzie fajnie. Zapraszam was już jutro. Dzięki za oglądanie. I papa, trzymajcie się. Cześć. Bye, bye.